Z wielokrotnie prowadzonych przez WebMetro kampanii wynika, że praktycznie zawsze kierowanie na proste strony typu one page, landing page ma dużo lepsze efekty niż kierowanie na serwis internetowy. Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Witaj drogi słuchaczu Łączy Nas Marketing. Dziś postaram się opowiedzieć o rzeczach, które najczęściej powodują przepalanie budżetu, a wynikają z pewnych mitów, pewnych legend, niedopowiedzeń. Pierwsza kwestia, nazwa domeny. To naprawdę nie ma znaczenia, czy słowo kluczowe występujące w reklamie będzie w nazwie domeny, czy będzie to nawet nazwa naszej marki. To bardziej jest kwestia wizerunkowa, bardziej kwestia, że wygląda to czytelnie, jaką wybierzemy domenę. Natomiast nie ma żadnych w tym momencie wytycznych od Google'a czy Facebooka, które świadczyłyby o tym, że dzięki temu będziemy mieć skuteczniejszą reklamę. Więc jeżeli, drogi słuchaczu, myślisz może o tym, żeby kupić za paręset złotych lub za paręnaście tysięcy jakąś domenę, lepiej odpuść ten pomysł i zainwestuj te środki w reklamę. Druga kwestia, reklama w Google i Facebooku według rekomendacji systemów reklamowych. Otóż systemy reklamowe ułożone są tak, żeby wyciągnąć jak największy budżet od użytkownika, nie zważając na efekty. Zawsze, kiedy robimy to zgodnie ze wskazówkami, według rekomendacjami, mamy bardzo ograniczone pole statystyk, które otrzymujemy. Często jest to uproszczona wersja kampanii reklamowej, która nie pokazuje nam końcowych efektów. Zawsze, gdy robi to ktoś, kto zna się na temacie, specjalista kampanii reklamowych, wypada to wielokrotnie lepiej, ponieważ optymalizuje tą kampanię względem wskaźników, które tam widzimy. Więc nie ufajmy zautomatyzowanym, ekspresowym reklamom, które są rekomendowane przez kampanię. Druga kwestia, stawianie na kliknięcia. Otóż domyślnym formatem systemów reklamowych jest reklama kierowana na zasięg czy kliknięcie. To nie jest nasz efekt biznesowy, jak już wspomniałem też w wielu wcześniejszych odcinkach. Zamiast tego powinniśmy się skupić na tak zwanej konwersji, czyli na efekcie biznesowym, który chcielibyśmy uzyskać. Jak mamy sklep internetowy, powinniśmy mieć jak najwięcej zakupów w sklepie internetowym, jak mamy firmę usługową, jak najwięcej zapytań czy telefonów. To możemy poprzez analitykę namierzyć i pod tym kątem powinniśmy optymalizować reklamę. I totalnie bez sensu rzeczą jest optymalizować nasze kampanie wyłącznie pod kątem kliknięć, zasięgów. To nie przynosi nam końcowego efektu. Punkt czwarty, kierowanie na stronę internetową. Wiele czasu poświęca się w firmach na budowanie pięknej strony internetowej według wizji osoby, która to zleca, tworzeniu wielu zakładek, wrzucaniu tam wielu informacji, które de facto nie interesują klienta, zamiast skupić się na szczegółach. Otóż z wielokrotnie przeprowadzonych przez WebMetro kampanii wynika, że praktycznie zawsze kierowanie na proste strony typu one page, landing page ma dużo lepsze efekty niż kierowanie na serwis internetowy. Jeżeli użytkownik wpisuje przykładowo Galeria Handlowa Warszawa, to chce zobaczyć na przykład stronę, dzięki której może być nawigowany do galerii handlowej. Nie interesuje go historia, dlaczego ta galeria, jakie są jej korzyści, kim jest założyciel, prezes tej galerii i tak dalej, prawda? Jest konkretny cel. Jeżeli ktoś chce kupić kapelusz letni w sklepie internetowym, to również od razu przekierowanie na stronę produktu, który go interesuje. Najlepiej wybór szybkiej kategorii, dla kogo to ma być, jaki rozmiar i tak dalej. Wielokrotnie większa szansa, że doprowadzi do konwersji niż kierowane na ogólnie serwis internetowy, gdzie jest wiele zakładek. Piąta rzecz, brak lejka marketingowego. W dzisiejszych czasach powinniśmy mieć przemyślany proces pozyskania klienta. To nie może być tak, że klient raz wejdzie na naszą stronę i już podejmuje decyzję o współpracy, tylko musi to się składać z reklam przypominających, z tak zwanego remarketingu, o którym też już w wcześniejszych odcinkach wspominałem, czyli wielokrotnie na różnych kanałach aktywności klienta w internecie przypominamy o sobie. Najlepiej w różnych formach.
bezpłatny katalog, bezpłatny e-book, bezpłatny materiał kontentowy, bezpłatny webinar. To wszystko, jeżeli użytkownik zapisze się i przekona się o korzyściach współpracy z nami, pomoże od razu, jeżeli trafi na ofertę sprzedażową, dokonać tego zakupu, bo już nas zna, bo miał przynajmniej parokrotnie kontakt z naszą marką, z naszą ekspercką wiedzą. Więc zawsze tego typu reklamy, które będą kierowane na przemyślany lejek marketingowy, gdzie klient ma podzielony ten proces dowiadywania się o naszej firmie, będzie skuteczniejsze niż od razu kierowanie na ofertę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do udostępniania, subskrybowania. Słyszymy się za tydzień. Cześć!